мене телефон на мотові, то дзвонів до мене. Варто важливо. І колежанка варто важливо вже сповіділа. Слухайте, що як хотіли, то хотіли зі якісь кати, чи деку кати, так? Може не їх ще запитати, що кати? Згубивемо. Я вам повідомлю таку історію. Мої сини, пошли до Теско, ну Теско не є дуже, але єднак трошечки там є інше. І мій син дуже позитивно мене заскочив. Дало мені так, тато, ви вийшли до мене забавки? Так, але бądź там у вісних забавках, так, зараз вручимо. Ну але ж то спало, спало, бо я то там шибко робив закупка, але моя мамка вже дуже. І ходилишми, вчоділи на те забавки, слухайте, які там віда нема, а мій син ма на мене чарно. No i szukamy, tak? Szukamy w jednej puszce, za drugą puszką, za trzecią, przy kasach. Oczywiście ja spokojnie, moja małżonka biega już, bo porwali na tego Kamila, tak? Zdenerwowana. Na szczęście nikt nikogo nie porwał i nagle w głośnikach słychać. Mama jest tata Kamila. Proszę mi to, bo tam. A idziemy do kasy, okazuje się, że tak, Kamil stoi. A ja czemu nie puszkać tam? Wiesz co, tato, bo tam było tak długo, długo, długo. Ja nie widziałem, gdzie jest wszyscy i poszedłem do pani, poprosiłem o to, żeby na ręki zawołali mojego tatę i spała na kanał. Można? Świetnie, żeby o tym wszystkim wiedzieć. Słuchajcie, wiecie, że mamy psy policyjne, prawda? A to jest najważniejszy przedstawiciel, to jest taki przyjaciel dzieci, dlatego że Śnubka tutaj zaprosili. Zrobimy sobie z nim zdjęcie. Śnubek nam tutaj pomoże jeszcze w przygotowaniu następnych niespodzianek. Słuchajcie, Śnubek to jest taki na czasie, żeby nadjeżdżające pojazdy mogły nas zobaczyć właśnie do takiego odwagi. A ja powiem więcej, jak będziecie chodzić do szkoły, jak będziecie chodzić sobie drogą, czy poza teren zabudowany, czy też nie, czy wieczorową porą, czy też nie, noście zawsze odwagę. Tak i w domu.